Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko z amerykańskiej stolicy. Niestety to pochmurny poranek w Waszyngtonie. Prezydent Trump wyrusza w podróż do Polski. Za moimi plecami w tle Biały Dom. Na trawniku przed rezydencją prezydenta ląduje właśnie prezydencka maszyna Marine One, która za chwilę wystartuje z południowego trawnika już z prezydentem na pokładzie, również z pierwszą damą Melanią. Możecie na to chwilę popatrzeć. Marine One to kryptonim każdego śmigłowca należącego do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, który akurat przewozi prezydenta USA. Gdyby więc tym śmigłowcem leciał na przykład wiceprezydent Pence, maszyna miałaby kryptonim Marine Two. Za chwilę do tej maszyny dołączą kolejne, które będą jej asystować w drodze do bazy Andrews pod Waszyngtonem, gdzie Donald Trump przesiądzie się właśnie do Air Force One. Jako ciekawostkę powiem, że prezydent Eisenhower był pierwszym, który w 1957 roku użył helikoptera jako oficjalnego transportu. To ważna podróż amerykańskiego prezydenta, po pierwsze dlatego, że do Polski, a po drugie, że już w czasie swojej drugiej zagranicznej podróży odwiedzi nasz kraj. No ale dziś nie będzie o polityce, tylko o maszynach prezydenta USA. A to już Air Force One, to kryptonim maszyny. Każdy samolot, na pokładzie którego byłby urzędujący prezydent, miałby właśnie taki kryptonim. Siły powietrzne USA posiadają dwa takie jumbo jety i stacjonują one w bazie Andrews na terenie stanu Maryland, niedaleko Waszyngtonu. Zdarza się, że ze względu na pogodę prezydent do Air Force One dociera prezydencką limuzyną. Dziś jednak nie ma takiego problemu. Pogoda nie jest najlepsza, ale to nie powinien być problem dla śmigłowca. Prezydenckie samoloty zostały zrobione natomiast na zamówienie i dostosowane do potrzeb głowy państwa. Są sypialnie, gabinety, dwie kuchnie. To też latające centra dowodzenia, bo w razie potrzeby prezydent może dowodzić państwem czy armią. W zasadzie na pokładzie tego samolotu jest wszystko to, czego potrzebuje prezydent do pracy. Nawet w przypadku jakiegoś konfliktu. Te dwa samoloty używane przez prezydenta USA mają cztery silniki. Każdy z nich to taka latająca forteca. Air Force One naszpikowany jest najnowocześniejszym sprzętem służącym do komunikacji. Ma spełniać rolę takiego latającego Białego Domu i spełnia. Jest pokój medyczny, który w razie potrzeby może być równie dobrze salą operacyjną. Przód maszyny, poniżej kokpitu, to prywatne pomieszczenia prezydenta. Dalej miejsce, gdzie może pracować, sala, gdzie mogą odbywać się specjalne narady z doradcami. W tylnej części latają goście prezydenta i dziennikarze. Godzina lotu tej maszyny kosztuje, uwaga, $200,000.
Ten samolot może zostać zatankowany w powietrzu, jest chroniony przed atakiem, zawsze również leci w asyście. Niewątpliwie jest to najsłynniejszy prezydencki samolot, równie znany na całym świecie jest w zasadzie śmigłowiec prezydenta Stanów Zjednoczonych o kryptonimie Marine One. Serdecznie pozdrawiam z Waszyngtonu, kłaniam się nisko, do zobaczenia i usłyszenia, Paweł Żuchowski.